Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, a dziś porozmawiamy, a raczej ja powiem wam moje zdanie na temat tego, co myślę o pewnym filmie na kanale Zero, który szczerze mówiąc mnie trochę wkurzył, bo nie tego się spodziewałem. Jak ktoś mnie ogląda, to doskonale wie, że niedawno na live oglądałem sobie z kanału Zero, to było dokumentalne Zero o Michale Wiśniewskim. Chociaż moim zdaniem powinno się nazywać to jednostronne zero, ale o tym za chwilę, dlaczego tak myślę. No i oczywiście chciałbym powiedzieć, powiedzieć moje zdanie na ten temat z racji tego, że reakcja jest dosyć chaotyczna, bo też nie byłem w 100% pewien, co on tak naprawdę zrobił, za co, był, za co był posądzany i tak dalej, i tak dalej. Później się oczywiście o tym dowiedzieliśmy, ale no, wiecie, reakcja jest reakcją. Teraz powiem tylko moje zdanie na ten temat, co ja myślę. Nawet ja, osoba, która tak naprawdę jest totalnie przeciętna i moja inteligencja jest gdzieś tam poniżej, po, prawdopodobnie średniej, dostrzegam bardzo dużo... Manipulacyjnych sztuczek w tym filmie, które po prostu mają wzbudzić jakieś emocje, i to najczęściej takie, aby nam było szkoda Michała Wiśniewskiego. A na samym starcie, nawet to, że pan Krzysztof Stanowski, którego uwielbiam osobiście, jeżeli ktoś mnie ogląda, to doskonale wie, to już na samym starcie nam mówi dosłownie jakieś pierdołe, tak naprawdę. Nie chcę wam narzucać interpretacji, po prostu obejrzyjcie. A po filmie zapoznajcie się z rozmową moją z Mariuszem Zielkę, gdzie to wszystko podsumowujemy. Ej, to brzmi naprawdę zajebiście, że tutaj nie chcę wywierać jakby, wiecie, presji na nas. Nie chcę wywierać swojego zdania na swoich widzach, żeby każdy obejrzał i sam zdecydował tak naprawdę, czy jest winny, czy nie jest winny wedle własnego uznania. A sąd to już sąd, prawda? Ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o publikę. No ja mam z tym problem. Mam z tym problem taki, że pomimo tego, że brzmi to naprawdę fantastycznie, to ten film taki nie jest. Ten film jest jednostronny. Ten film pokazuje tylko i wyłącznie to, że Michał Wiśniewski jest niewinny. Pokazuje w złym świetle prokuratora, w złym świetle przedstawia nam sąd. Wszystko jest kierowane w taki sposób, że to sąd, prokurator, wszyscy są źli. Michał Wiśniewski jest niewinny. Na początku już mamy rozmowy telefoniczne, w którym mówią jedni, że po prostu on jest niewinny i że został wplątany i że jest tak naprawdę ofiarą. Drudzy mówią, że nie chcą się wypowiadać na ten temat i po prostu umywają ręce. Następnie mamy taką sekwencję, że wchodzimy już. W to, że nasz Michał Wiśniewski rozmawia z jakimiś dziećmi przez telefon. Mamy tutaj ten efekt zmiękczający, który ma spowodować, że wiecie, że on ma rodzinę, że on się o nią dba, że on dzwoni do niej. No, przepraszam Was bardzo, ale dla mnie to jest ewidentnie taki no sztuczka manipulacyjna, żeby zwiększyć widza i od razu pokazać nam, że ej, on jest człowiekiem. On ma rodzinę, on o nią dba, on jest dobrym człowiekiem. Ogólnie później mamy już samą rozmowę z Michałem Wiśniewskim, który będzie nam starał się wytłumaczyć co się stało, co się wydarzyło, za co został skazany, i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym porozmawiajmy. Michał Wiśniewski nam tłumaczy w tym wywiadzie na samym starcie, to, że była taka impreza, w sumie to on nawet jej nie pamięta, bo się prawdopodobnie nawalił. No i mówi nam tak, słuchajcie, no by, była impreza, nawaliłem się i gościu do mnie podszedł i powiedział: Ej, jest zajebisty klub do kupienia, kup go. No i on mówi: Spoko, kupię go, ale nie mam kasy. No to ten gościu mu tłumaczy, że nie ma problemu, pójdziemy do banku, weźmiesz kredyt na ten. Klub. No i on mówi z Michał Wiśniewski został posądzony o to, że zakłamał przy braniu pożyczki swoje dochody. Bo wpisał tam, że zarabia 20 tysięcy, przez co przyznano mu 2 miliony 800 tysięcy złotych. Z czego tak naprawdę wyszło, że z papierów zarabiał 8 tysięcy, co też jest moim zdaniem nierealne, ale tak sąd stwierdził. Nie wiem tak naprawdę na jakiej podstawie z tego, że my nie mamy tych wszystkich dokumentów, nie wiemy co sąd widzi. Natomiast tutaj wyszło, że jest on. No, że zakłamał i tak naprawdę o to jest skazany, że kłamał biorąc pożyczkę. No i teraz jest taki szkopu, że nasz Michał Wiśniewski, on, się, on tłumaczy na takiej zasadzie, że to nie on wypełniał te papiery, on je tylko podpisał. I, i jego linia obrony jest taka, że on go tylko podpisał, wypełniał kto inny i że so, sądu to nie interesuje, a przecież to nie on. Bo on jest artystą. Nie no, przepraszam za to, ale po prostu ja nie, ja nie mogę być poważny, jeżeli typ mi mówi, że on dał komuś do wypełnienia papierek, ten papierek został wypełniony przez niego i on go po, po prostu podpisał. I to jest jego linia obrony. No bo tak to wyszło, to, to jest jego linia obrony, że to nie on to wypełniał. Kogo to obchodzi, podpisałeś to, biorąc pożyczkę? Było to sprawdzić. Ja, 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 ja słuchając tego, to troszeczkę się tak naprawdę, ja myślałem, że ja oglądam jakiegoś yy, nie wiem, no. Do mało lata, tak? Człowieka, który kompletnie nie rozumie, co się dzieje wokół niego. I najwyraźniej wychodzi na to, że nie rozumiał, co się dzieje wokół niego. Oczywiście sam Michał mówi nam później, że on nie miał zamiaru tego swoich zarobków zawyżać z racji tego, że jak już coś, to bardziej je zaniżył, ponieważ zarabiał znacznie, znacznie więcej. Więc to nie byłby problem, tak naprawdę, wziąć przez niego tego, tej pożyczki. Więc tak naprawdę to nie wiadomo, dlaczego sąd, jakim cudem. Wymyślił, że zarabiał 8 tysięcy. Czyli żeby po prostu podawał zupełnie inne kwoty zarobku, żeby właśnie zmniejszyć, na przykład, nie płacić odpowiednich podatków. Czy ktoś o tym pomyślał, czy tylko ja? To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy aktualnie, no bo jeżeli byśmy się nad tym zastanowili, sąd tak naprawdę z dupy nie ma tych liczb, tak? On nie ma z dupy z tego, że on zarabiał 8 tysięcy. Może on po prostu zarabiał na papierze 8 tysięcy. A w rzeczywistości zarabiał znacznie więcej, tylko nie opodatkowywał tego, bo na przykład wolał, Wiecie, nie płacić za to, bo to są ogromne sumy, które mógł sobie wydać i przehulać, tak? No przepraszam was bardzo, ale to mi przychodzi od razu na myśl. W ostatnim roku oskarżony musiałby mieć dochód w wysokości miliona 500 tysięcy złotych. Pierwotna wysokość raty pożyczkowej wynosiła miesięcznie 68 tysięcy. 906,88 zł. Groszy. Z analizy deklaracji podatkowej za rok 2006 wynika, że oskarżony miał przychód w wysokości roczny 1 441 739 42 zł. 42 Natomiast jego dochód brutto był zdecydowanie niższy, bo wynosił 102 331 34 zł. 34 Groszy, więc jeżeli tą kwotę podzielimy przez 12 to wyjdzie nam dochód miesięczny 8527 zł. groszy, no więc dochód nie miejący się nijak do dochodu wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 25 tysięcy czy całkowitego dochodu w rodzinie w kwocie 125 tysięcy. Złoty. Powiedzieć, że z kredytu 2 miliony 800, który został początkowo wzięty, spłaconych jest 3 400 ponad. Powiem Wam tak, w całej tej tkliwej historyki, bo dosłownie cały materiał to jest tkliwa historyczka po prostu Michała Wiśniewskiego, gdzie tutaj dał koncert, tu nie chciał wziąć pieniędzy, bo wolał grać dla ludzi, tu tamto, tu sam to, nieważne samo to, że on mówi, że spłacił 3 miliony, ileś tam 1400, czy tam 300 z kawałkiem. Jakie to ma znaczenie? Powiedzcie mi. Czy jeżeli bierzemy kredyt, jakikolwiek, i mamy, i wiecie co jest najzabawniejsze, bo chciałem o tym wdać wzmi wzmiankę. W całym tym materiału nie było powiedziane ile on musiał spłacić. W calucieńkim materiale nie było ani wzmianki w tym, ile on musiał spłacić tych pieniędzy. Co mnie obchodzi, że on spłacił 3 miliony 400? Powiedzcie, tak, tak zastanówmy się. Co mnie obchodzi to, że on spłacił 3 miliony 400, jeżeli, dajmy na to, on umówił się na to, że ma spłacić, dajmy na to, 6 milionów. To nadal wychodzi na to, że on tych pieniędzy nie spłacił. To Czy był w stanie, czy nie był w stanie, jest inna kwestia. Chociaż sam się przyznaje do tego później, tak naprawdę, że był w stanie. I, i, I tu dochodzi dosłownie drugie moje pytanie, dlaczego on tego nie spłacił bez problemu? Dajmy na to już rok później, gdzie już byłby w stanie, czy tam dwa lata później byłby w stanie, bo zarabiał miliony i sam się o tym chwalił, tak? Przepuszczał na samochody, helikoptery i tak dalej. To ja się pytam, dlaczego nie spłaciłeś te dwa lata później, tego kredytu. Nie ma na to odpowiedzi. Jeżeli chodzi o jego tłumaczenia Wiśniewskiego na, na temat tego, na przykład, że on wydał te pieniądze na klub, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, na co on wydał te pieniądze, bo nie rozumiem w ogóle takiego głupiego gadania jego, że on przecież nie przehulał tych pieniędzy. Kogo to obchodzi? Wziąłeś te pieniądze, podpisałeś umowę, Nikogo nie interesuje, na co ty wydałeś te pieniądze. To, że ty myślisz, że kogoś to interesuje, to już jest twój problem. Nie obchodzi mnie to, że wydałeś te pieniądze na jakiś klub, który ci nie wyszedł, bo nie byłeś w stanie tego ogarnąć, żeby to funkcjonowało. I ten głupi tekst po prostu Michała Wiśniewskiego, że on jest artystą, więc on w sumie nie musi tego ogarniać. Oczywiście, kogo. Ale ja, ja w ogóle ja powiem Wam szczerze, że przecież to jest jeden z najbardziej debilnych y, tekstów, jakie kiedykolwiek słyszałem. Co mnie obchodzi, że ty jesteś artystą. Bądź artystą, nie interesuje mnie, czy kupiłeś sobie dom, czy kupiłeś sobie willę, czy kupiłeś sobie klub. Jeżeli tego nie utrzymałeś, to już też jest twój problem i ty musisz wziąć za to odpowiedzialność. S samo stwierdzenie, że ja jestem artystą, miałoby być na takiej zasadzie, że. Jestem artystą, ja nie muszę płacić, jestem artystą, ja nie muszę nic tak naprawdę robić. Ludzie powinni za to mnie robić, za, za, za mnie robić, tak? Ja jestem artystą, więc w sumie to nie możecie mnie skazać. Bo jestem artystą. Przecież to jest kurwa jedno z najbardziej debilnych, absurdalnych, dosłownie wytłumaczeń, jakie kiedykolwiek słyszałem. To nie jest wina wszystkich wokoło, że Wiśniewski był na tyle głupi, bo inaczej go nie mogę nazwać, że przechulał wszystkie pieniądze, które zarabiał. Ro inwestował w interesy, które mu nie wychodziły, bo po prostu o nie nie dbał, bo nie miał do tego głowy, bo wolał sobie bawić się. I był na tyle głupi, że nie najął nikogo, kto by mu tego, to ogarniał. Natomiast miał świetnych ludzi. Którzy ogarniali mu zarobki, przez co nie płacił tak naprawdę dobrze podatków, co z kolei yy, przez to tak naprawdę ma wpisane, że zarabiał 8 tysięcy złotych, mimo tego, że zarabiał miliony. Nie wiem, jakim cudem to zrobili. Naprawdę byli dobrzy, więc no gratulacje, tylko że teraz w tym momencie to się odbiło na nim, ponieważ wyszło na to, że jak wziął. Tamtą pożyczkę to zakłamał, więc jest w tym momencie winny, czy mu się to podoba, czy nie, jest, czy mu się to nie podoba. Ja na reakcji powiedziałem, że on, jest nie, że on nie jest winny, natomiast po analizie tego wszystkiego wyszło na to, że on jest winny, bo no, nie moja wina, że po prostu tak sobie to spierdolił. Druga sprawa, nikogo nie, od, nie obchodzi to, że on został oszukany przez x tam ludzi, jakichś znajomych, znajomego, znajomych. Nikogo to nie interesuje po prostu cały ten film cały ten materiał jest na takiej zasadzie prowadzony, że Wiśniewski jest poszkodowany że ludzie go oszukują, że tak naprawdę bycie kretynem, który baluje i przechula pieniądze, to nie jest nic złego jeszcze chciałem tak powiedzieć na sam koniec jeszcze tego, że jak Krzysztof Stanowski rozmawiał z tym dziennikarzem, który, który robił ten cały materiał, którego powinien zwylać, bo to jest gówno, a nie materiał, to nie jest dokument, to jest po prostu jednostronny film, to on powiedział, że, 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 że Boże ten sąd jest jakiś straszny, że prokurator jest taki straszny, że oni chcą go skazać za to, że on zarabiał miliony. Wy jesteście pierdolnięci oboje. Wy macie coś z mózgami nie tak, sąd przedstawia fakty, które ma aktualnie na, na papierach. Te liczby nie wzięły się z dupy. To, to wszystko jest po prostu wpisane. W ogóle sam fakt, że Stanowski mówi, że matko oni przeliczają co do grosza. Przecież to jest nienormalne. To jest właśnie normalne. Oni muszą powiedzieć dokładnie całe finanse, które on miał. Ile miał ile zarobił, ile nie zarobił, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być powiedziane. To jest po prostu absurdalny zarzut ze strony Stanowskiego do Sędziego, że on mówi o całej kwocie z groszami. No kurwa, to jest sąd. Tu, tu mają iść fakty, a fakty są takie, że gościu miał zajebistych ludzi od podatków, przez co miał na papierze zarabiał 8000 zł, więc tak czy siak jest gościu winny. No i oczywiście tak. Narobił sobie długów, bo nie tylko i wyłącznie w tym banku, ale również przez te lewe, znaczy lewe, przepraszam, przez te interesy, które mu po prostu nie wyszły, bo był na tyle głupi, że to, o to nawet nie dbał, bo on przecież jest artystą, jak to powiedział. W 2016 roku y, dał po prostu upadłość konsumencką, przez co komornik zlicydował wszystko, co on miał, czyli dom i tak dalej, wiecie, to, kupa kasy, kupa kasy, y, ale długi wszystkie zostały mu umorzone. Natomiast wybuchła ta afera z tym bankiem Wołominą, przez co dokopywali się do, wiecie, tych różnych kredytów i tak dalej, i tak dalej. No i znaleźli tego Wiśniewskiego, który zakłamał swoje po prostu zarobki przez to, że on ma zarobki na, wiecie, przez podatki i, i tak dalej, wszystko w, wpisane, że on zarabia 8 tysięcy miesięcznie tak naprawdę na rękę dla siebie, no to on nie mógł dostać pożyczki dwóch milionów ileś tam, 2 milionów 800 tysięcy złotych, nie mógł dostać, przez co prokurator się tym zainteresował i go pozwał. Przez co on został skazany, więc tak czy siak wychodzi na to, że facet jest. Winny. Winny jest tego, że miał zajebistych ludzi od podatków. Szczerze mówiąc, to jeszcze Polska powinna do, w tym momencie go. No, wie, no wiecie, no, on, on powinien jeszcze odpowiedzieć za to, że on nie płacił podatków prawidłowo w Polsce. Więc to już w ogóle. Nie wiem, czy czasem ten materiał nie jest strzałem w kolano jeszcze bardziej od Stanowskiego dla samego Wiśniewskiego, nie? No, jeszcze tak w skrócie. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, to ja uważam, że po pierwsze ten materiał. Na kanale Zero to jest gówno yy, i to jest po prostu straszny materiał, który jest, jedno, je, jest, jest to tak jednostronny materiał, że aż mnie boli na samą myśl, jakbym miał znowu to gówno oglądać a druga sprawa jest taka, że uważam, że po już takiej analizie, po, po zastanowieniu się na spokojnie i tak dalej, i tak dalej, to uważam, że Wiśniewski jest winny, ale całkowicie nie rozumiem, na co go wsadzać do więzienia na półtora roku, bo to jest kompletnie moim zdaniem bez sensu, skoro teraz może to odpracowywać i nałożyć mu jakąś karę finansową za to, co zrobił, plus, żeby to musiał spłacić, e, dajmy na to, na domy dziecka, bądź na jakieś o, osoby starsze, bądź nie wiem, dzieci z, z rakiem, no, no takie, niech chodzi się przyda, kurwa, no, bo jest winny, ale niech się przyda. Po prostu niech się przyda. A nie wsadzać go kurwa do więzienia i jeszcze płacić za podatników i pieniądze będzie jeszcze utrzymywać. Przecież to nie ma sensu. Ale tak czy inaczej, dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wytrwaliście do końca. I jeżeli chodzi o mnie, to tyle nie. Dara.